Mahomet urodził się prawie 600 lat po Jezusie i założył pierwszą wspólnotę muzułmańską. Jego działalność była związana głównie z Mekką i Medyną, dwoma miastami leżącymi w granicach dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. Muzułmanie uznają go za jednego z największych i za ostatniego proroka. To jemu w serii objawień miał być przekazany Koran. Mahomet zmarł w 632 roku. Mahomet jest człowiekiem. Nie jest Bogiem. Tak. I w religii muzułmańskiej zarówno Muhammad, jak i Jezus, oni są po prostu tak posłannikami Boga. Tak. I dlatego, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia islamu, Bóg wybrał pewnych ludzi i wysłał ich do ludzi, żeby oni przekazali prawdę od Niego. Dlatego Muhammad jest człowiekiem, nie jest pośrednikiem między nami, między Bogiem. I dlatego nie mamy obrazu Muhammeda, ani rzeźby, ani figury Muhammeda. Nie modlimy się do Boga przez Muhammeda, modlimy się do Boga bezpośrednio. On jest tylko wysłannikiem Boga, który nam przekazał prawdę od Boga. I za to, że on został wybrany przez Boga, to my szanujemy, bo po prostu tak modlimy się za Niego. Mahomet przede wszystkim jest traktowany jako reformator religijno-prawny. Stworzył on pewien system religijny, stworzył pewien system moralny, prawny, który umożliwił zjednoczenie pewnych plemion żyjących dotąd w rozproszeniu. Chyba myślę, że w ten sposób jest traktowany przede wszystkim. To niewątpliwie co zasługuje na pewne uznanie ze strony katolika. To jest wiara w jednego Boga, monoteizm. To jest poszanowanie życia, ogromny szacunek dla życia. To jest również ogromna staranność i dbałość o zasady jałmużny i miłosierdzia. No, Mohamed był człowiek, który ustalił religię islam. Czy on był prorok? W naszej tradycji już po czasie Biblii już nie ma proroctw. Tu kończył taki okres, który mieli tutaj w świecie człowiek, który ma status prorok. On dostał pierwsze objawienie, wtedy, kiedy on miał 40 lat i stał się prorokiem. Jego życie w całości już od tego czasu, aż do chwili jego śmierci, to wszystko jest ważne dla nas. Najważniejsze z tych po prostu tak, to jest to pierwsze. Drugie to jest emigracja proroka z Mekki do Madiny. Ta podróż stała się właśnie tak początek daty muzułmańskiej. Od tego czasu właśnie tak już i mamy swój kalendarz księżycowy. Od tego czasu właśnie tak mamy tą datę. Ten rok wtedy, kiedy emigrował prorok właśnie tak pokryzniem z Mekki do Madiny, stał się właśnie tak początek naszej właśnie tak daty i kalendarza. Ze względu na te wartości, jakie niewątpliwie posiada ta religia, no możemy tutaj też być wrażliwi na jego przekaz. Poza tym uznaje on Chrystusa za proroka, uznaje Matkę Bożą, a więc niewątpliwie pewne elementy chrześcijańskie są obecne w tej strukturze religii proponowanej przez niego. Myślę, że obecnie są takie próby analizy może bardziej historycznej, bo jest rzeczywiście zadziwiający ten moment wystąpienia Mahometa, pojawienia się jego i ciekawy jest wątek, który chyba nie jest do końca zbadany. Na ile pewne sekty chrześcijańskie początków V czy VI wieku miały wpływ na wystąpienie Mahometa. To jest chyba teren, który nie wiem, czy jest przebadany do końca. Druk tradycji żydowski, Żydzi nie mają wszystkim mądrości tylko u nas. Inni ludzie też są mądry.
inni ludzie też ma coś na powiedzenie. Mogę nauczyć wiele rzeczy od innych, nie Żydów. I oczywiście człowiek, który był wielki, bardzo głęboko duchowny człowiek jak Mohamed, też bym mogę nauczyć coś od niego. To nie będzie zmienił nasz przekazan. Przekazan, coś przekazan. To jest jasne. Ale ubogacić w jakiś sposób myślenie, to jest dozwolone. Nawet to jest jakieś obowiązkowo, powinno nauczyć. Zapamiętaj. Mahomet jest dla muzułmanów wielkim i ostatnim prorokiem, któremu została objawiona treść Koranu. Nie oddaje mu się czci, ponieważ w islamie cześć należy się tylko Bogu. Chrześcijanie i Żydzi widzą w nim przede wszystkim założyciela wielkiej religii monoteistycznej.